Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnym filmie informacyjnym i dzisiaj bardzo szybciutko i pobieżnie przelecimy sobie statystyki nowych krążowników panazjatyckich. Głównie to zajmiemy się dziesiątką i tym, co ona oferuje, jakie będą statystyki, tu już nie będę się w niższe tiery zagłębiał, głównie interesuje nas dziesiątka, bo w większości niskie tiery to będzie coś, co będziemy po prostu grindować, pomijać i iść dalej, także raczej nie będziemy się tutaj zatrzymywać, ale dycha to jest ten Austin taki, w związku z czym warto by się tutaj na chwilę pochylić chociaż nad tym okrętem i dlatego zerkniemy sobie w jego parametry. Przy okazji mamy również informację na temat tego, że zostanie zapowiedziana z wejściem nowej linii nowy okręt premium, to jest tier 9, więc możliwe, że będzie dostępny za jakieś zasoby, ewentualnie w agencji badawczej. I teraz tak, przejdźmy sobie od razu do parametrów tieru 10. I tu mamy, moi drodzy, pula HP 30700, także bardzo malutka, opancerzenie 16 mm. Uzbrojenie główne to są 5 podwójnych wież z działami kalibru 127 mm o zasięgu ognia 13,5 km. Możemy to oczywiście o 10% wydłużyć, dokładając jeszcze ulepszenie do zasięgu. Penetracja pocisków ląkowo-burzących wynosi 21%. Do tego szansa na podpalenie tym pociskami wynosi procent 9 i to w zasadzie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o artylerię. Reload 3,8 sekundy. Także można troszeczkę ten reload zbić, ale wydaje mi się, że potrzebnym i niezbędnym elementem będzie wydłużenie zasięgu. Pytanie, jak to będzie wyglądało na tierach niższych, gdzie tego ulepszenia założyć nie będziemy mogli. Co więcej, uzbrojenie torpedowe to jest coś, na co warto bardzo zwrócić uwagę. Uzbrojenie torpedowe to są 4 wyrzutnie 5-rurowe, czyli mamy po 2 wyrzutnie 10 torped na burtę. Zasięg równy zasięgowi artylerii, prędkość torped to jest 69 węzłów. Przeładowanie 133 sekundy. Oczywiście mamy tutaj domontowany booster do przeładowania torped, który nam skraca to przeładowanie do 8 sekund, czyli przy sprzyjających wiatrach jesteśmy w stanie wypluć 40 torped w ciągu 20 sekund. Kwestia tylko tego, czy da się tak wykręcić, żeby z obu burt wystrzelić wszystkie wyrzutnie. No i teraz się pojawia pytanie, jak robić taki okręt, czy go robić pod artylerię i pod strzelanie z obeczków i haeczków i liczenie na to, że czasami wpadnie jakiś pożar, no bo IFH wydaje mi się tutaj obowiązkową pozycją i czy jednak pod torpedy, no bo 133 sekundy przeładowania to jeszcze nie jest tak źle, a bazowa wykrywalność okrętu z powierzchni wynosi 12,5, także pamiętajcie, że 10% nam zmniejsza jeszcze wykrywalność perk i 10% nam zmniejsza wykrywalność ulepszenie, więc spadamy do 12 km równo, a torpedy mamy na 13,5. Trochę kaskaderka, ale można tak grać. To są torpedy głębokowodne i pewnie nie będą trafiały w niszczyciele. Pytanie, czy w krążowniki również, czy tylko to będą torpedy na pancerniki i lotnie, czy też na krążowniki. Jeżeli tak, to będzie naprawdę fajna zabawa z tymi torpedami i będzie tego na pewno dużo pływało w wodzie. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o tier 10. Możemy na podstawie tego, jak wygląda dycha, mniej więcej tam sobie ocenić, jak będą wyglądały niższe tiery, jeżeli chodzi o ich parametry, ale to nie jest tutaj głównym punktem tego filmu informacyjnego. To jest taki wstęp, powiedzmy, bo wisienka na torcie będzie na koniec. Dostaliśmy informację o tym, w jaki sposób będą dostępne poszczególne okręty. Mamy tutaj informację na temat trzech jednostek, czyli nie będę czytał nazwy, bo przekręcę. Amerykańska Montana przeniesiona na tier 9 plus eskadra samolotów, czyli amerykański pancernik hybrydowy na tierze 9 będzie dostępny za węgiel. Ilość tego surowca nie jest podana. Tulsa, czyli okręt bazujący na klasie Oregon. Czyli coś w stylu Baltimora, powiedzmy, no na pewno chodzi, jeżeli chodzi o układ. 6 dział 203 w trzech podwójnych wieżach, także tak będzie to wyglądało. Będzie miał na wyposażeniu grupę naprawczą, radar, sondę hydroakustyczną lub rozbicie. Tier 9, okręt również dostępny za węgiel. No i Gibraltar, czyli taki trochę Goliat, trochę Minotaur. Dlaczego Minotaur? Bo ma tylko apeki. Dlaczego Goliat? Bo kadłub jest ten sam, artyleria jest ta sama, także no ciężko to porównać do Minotaura, biorąc pod uwagę takie parametry, ale no będzie miał tylko apeki na użyciu. I będzie dostępny za agencję badawczą, czy tam za punkty z agencji badawczej. I to tak. To jest taki wstęp do tego, co wam chciałem głównie powiedzieć w tym materiale. Otóż, moi drodzy, okręty podwodne robią kolejny krok
i będą testowane, szanowni państwo, niestety na bitwach losowych, tak, bitwach randomowych i niestety przed tym nie uciekniemy. WG tutaj pięknie nam wykłada, dlaczego tak robi, dlaczego nie zmieni tego, co byśmy chcieli, żeby było zmienione. Okręty będą wypożyczane na takiej samej zasadzie, jak do tej pory były wypożyczane do udziału w bitwach rankingowych, tyle że teraz po prostu będą brały udział w bitwach randomowych. Także niebawem Wargaming pewnie zrezygnuje z tego, że będzie tworzyło oddzielny serwer testu publicznego, żeby grać i testować różne rzeczy, bo można to samo testować na serwerze zwykłym, produkcyjnym. No bo w sumie dużo więcej ludzi gra i gra bardziej rozważnie. I co? Co nas najbardziej interesuje? Nie zmieni Wargaming formatu bitew, czyli nie będzie w bitwach uczestniczyło więcej okrętów, będzie 12x12, tak jak jest bez zmian. Jeżeli chodzi o ograniczenia dla liczby okrętów podwodnych, to są dwa okręty na drużynę, jeżeli gracze czekają krócej niż 4 minuty w kolejce, lub maksymalnie 4 okręty podwodne na drużynę, przypominam, na drużynę, czyli 8 okrętów podwodnych w bitwie, jeżeli gościu czeka sobie powyżej 4 minut. Także weźmy sobie takie coś. Mamy 4 okręty podwodne na stronę, czyli to daje nam 8 okrętów, plus mamy 2 lotniskowce. Robi się 10 okrętów, w bitwie pozostaje okrętów konwencjonalnych 14. Także no, naprawdę zabawa będzie wyjebana. Powiem wam szczerze, że WG wpycha nam tutaj kolanem te okręty podwodne. Na pewno jest część osób, która chce tymi okrętami grać, ale myślę, że większość się raczej tutaj na to nie pisze. Spójrzcie nawet tutaj na ten zapis króciutki taki, że nie jest to zbyt popularna klasa i WG celuje w popularność rzędu 4-8% udziału w bitwach na tierze 10. I jeżeli będą to obserwować, żeby w takiej popularności trzymać te okręty, czyli jeżeli będzie się nimi zbyt mało interesowało osób, to jebną im takie buffy, że będziemy chcieli im grać, bo będą OP i wtedy wyrównamy, potem będą jakoś to balansować, także tak to wygląda. Jak już wspomniałem, dystrybucja tych okrętów na tej samej zasadzie co w sezonie, znaczy w aktualizacji poprzedniej, bo przypomnijmy, że te okręty będą dostępne na bitwach randomowych czy losowych w kolejnym patchu, czyli 0.10.9. No i tak, tutaj mamy informacje na temat tego, jaką drogę przeszły okręty podwodne, ale nie zmienia to faktu, że zostają one na siłę w zasadzie wepchnięte do bitew losowych. Czy się to komuś podoba, czy nie, będzie można od razu wydropić sobie losowy okręt tam któregoś tieru, czy szóstka, czy ósemka, czy dziesiątka. Także od razu ludzie, którzy są początkujący, będą mogli wejść na tier 10, jeżeli wydropi im to z zestawu. Oczywiście też jakaś losowość też zostanie wprowadzona, więc mam nadzieję, że nie będzie tak prosto dostać tego okrętu i tak dużo ich nie będzie można dostawać, jak w sytuacji, kiedy były grane tylko na rankedach. No ale ogólnie WG zasłania się tutaj tym, że w bitwie randomowej dzieje się i tak na tyle dużo, że dokładanie kolejnych okrętów utrudniłoby jeszcze granie. No kurwa, super jest, nie? Będziemy po prostu mieli teraz mniej okrętów powierzchniowych, ale więcej okrętów będzie podwodnych, no więcej. W tej chwili nie ma, no to jakby nie było nawet jeden w bitwie, to będzie więcej niż teraz. Zapraszam was, moi drodzy, do dyskusji. Przypomnijmy sobie, że no, wcześniej były informacje na temat testowania okrętów na bitwach rankingowych. Też się wielu osobom to nie podobało. A teraz zamiast testowania tego jakoś tam inaczej, w innym trybie czy cokolwiek, zostaje to wepchnięte w formie okrętów wypożyczanych na bitwy losowe, bitwy randomowe. Także zapraszam was do dyskusji. Mam nadzieję, że wypowiecie się tutaj na ten temat. Tylko prosiłbym o w miarę kulturalne dyskusje i z mojej strony to jest wszystko, także chyba powolutku trzeba się zacząć rozglądać za inną produkcją do ogrywania, ale to czas pokaże. W tym materiale wszystko, dzięki, do usłyszenia i na razie.